Jest mi niezmiernie miło przywitać drugich państwa, drugich kapłanów, nasze kochane siostry z różnych zgromadzeń i wspólnot, które tutaj przybyły. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych przyjaciół, gości, którzy przybyli razem z nami świętować. W gościnnych progach tutaj Powiatowego Domu Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku spotykamy się my jako aktorzy nie po raz pierwszy, bo tutaj odbywały się nasze próby. Mam nadzieję, że w czasie przerwy na posiłek zdążyli państwo trochę posilić się i wzmocnić swoje siły, żebyśmy mogli przejść do kolejnego etapu naszego świętowania. Bądźmy nawzajem dla siebie wyrozumiali, nie spodziewaliśmy się aż tak licznej obecności, ale ogromnie tym się cieszymy. Pragnę przypomnieć, że nasze centralne wydarzenia jubileuszowe są realizowane w ramach projektu 100 lat benedyktynek misjonarek poza granicami kraju pod auspicjami Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zadania opieki nad Polonią i Polakami. Gromadzimy się w tym miejscu, by skupić naszą uwagę wokół osoby matki Jadwigi, Józefy Kuleszy, założycielki naszego zgromadzenia. Bez niej i bez jej pozytywnej odpowiedzi na Boże powołanie nie byłoby nas tutaj. Pozwólcie państwo, że w sposób wyjątkowy powitam teraz i proszę o oklaski dla nich pana Donalda Hedrika z małżonką. Pan Donald jest potomkiem w linii prostej rodzonego brata matki Jadwigi, Teofila Kuleszy Zic. Jest jego prawnukiem. Bardzo się cieszymy z pana obecności między nami. Życie matki Jadwigi to nie tylko droga w sensie metaforycznym. Droga trudna, naznaczona radością, ale i niepewnością, lękiem, cierpieniem, lecz również droga w sensie realnym. Tysiące kilometrów przemierzonych w niełatwych czasach, gdy środkami komunikacji były własne nogi, zaprzęg konny, z czasem pociąg czy statek. Zapraszam do obejrzenia spektaklu pod tytułem Droga Matki Jadwigi, przygotowanego przez młode małżeństwa i dzieci z duszpasterstwa rodzin z Warszawy pod kierunkiem naszej przyjaciółki, pani Justyny Głuszko. Zapraszam, Droga Matki Jadwigi.
naprawdę ciężko. Mama przeniosła się z dziećmi do Kijowa. Tam zdobyli staranne wykształcenie, uczyli się języków obcych. Mama dbała o to, żeby dobrze znali dzieje ojczyste. Dorastali, zaczynali iść własną drogą. Gdy świat wokół stawał się nie do zniesienia w okresie szczególnie ciężkich represji rządu carskiego wobec Kościoła, powstało w duszy Józefy, późniejszej matki Jadwigi, a naszej założycielki, pewne postanowienie. I tu zaczyna się nasza wspólna historia. My, Aleksander II, cesarz i władca wszech Rosji, król Polski, wielki książę finlandzki, ogłaszamy, że klasztory rzymskokatolickie, męskie i żeńskie w Królestwie Polskim, w których nie znajduje się oznaczona przepisami kanonicznymi liczba osób stanu zakonnego, a mianowicie w których stale przebywa mniej jak 8 zakonników lub zakonnic, podlegają niezwłocznemu zniesieniu jako pozbawione środków dla utrzymania porządku i karności między osobami stanu zakonnego. O Jezu, nadziejo moja, niech mi życie da śmierć Twoją. Niezawiśle od tego, podlegają niezwłocznemu zamknięciu wszystkie te klasztory rzymskokatolickie w Królestwie Polskim. Które brały jawny i udowodniony udział w buntowniczych działaniach przeciwko rządowi. Służebnica Chrystusowa, Józefa, w zakonie, siostra Jadwiga. Wobec Kościoła. Wiele klasztorów zostało zamkniętych.
ograniczono liczbę członków wspólnot. Zamykano nowicjaty. Józefa, pomimo zakazów, przez kilka lat pozostała w Wilnie. Potajemnie odbyła nowicjat i na ręce matki Anny Gabrieli Hubald złożyła śluby zakonne 7 marca 1902 roku. Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Roku 1902, miesiąca marca 7, ja, Józefa Jadwiga Kuleszanka, ślubuję i obiecuję Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, błogosławionej Pannie Maryi, świętemu patronowi memu, świętemu Józefowi i świętemu Benedyktowi i wszystkim świętym, przy obecności wielebnej matki Anny Gabrieli Hubald, ksieni klasztoru tego i wszystkich sióstr zakonnych tutejszych, stałość w tym przedsięwzięciu mojem i nawrócenie obyczajów. Posłuszeństwo, czystość i ubóstwo
według reguły świętego Benedykta. A na pewność tego wszystkiego, tę obietnicę własnoręcznie napisałam. Do wypełnienia tego wszystkiego racz mi, Panie Boże, dopomóc i wszystek dwór niebieski. Jadwiga Kuleszanka, zakonnica reguły świętego ojca Benedykta. I zabierzecie ze sobą rozprute habity. Może da Bóg,
że nasza ojczyzna znowu będzie wolna i zjednoczona, jak niegdyś. I będzie można jawnie prowadzić życie zakonne i działalność misjonarską. Oby tak się stało. Zaczniemy od małego ziarenka gorczycy, a serce Jezusa nam pobłogosławi i sprawi wzrost w wielkie drzewo. Niech Matka udzieli nam błogosławieństwa na drodze. Czynię to w wielkim zaufaniu w Bożą opatrzność. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Thank you.
O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Cię wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twego. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. Twemu sercu cześć składamy, o Jezu, nasz o Jezu, Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi. Czasy, w jakich Boża opatrzność nas postawiła, są bardzo ciężkie. Jak siostry wiedzą, ochronka nasza przeżywa tułaczą dole. Od derewczynki przez Bogusław i pastów. Wojna. Dzieci są przestraszone, a do tego dochodzą głosy o rozruchem bolszewickim. Wysłałam już kilka listów do jednej matki Kolumby. Żadnej odpowiedzi nie mamy. Pewnie listy w drodze nie ma. Wyjazd do Rzymu jest niemożliwy w obecnym czasie. Nie chcę życia waszego i powołania wystawiać na próbę. W połowie maja wybieramy się z matką Jadwigą do Żytomierza, do księdza biskupa Dubowskiego, aby zasięgnąć rady i zapytać, czy wasza gromadka może rozpocząć życie zakonne. Przedstawię mu, jak piękną pracę tu wykonujecie i jak chcecie zostać oblubienicami Chrystusa. Poprosimy księdza biskupa o zgodę na założenie nowicjatu i domu zakonnego. Zobaczycie, jak tylko wyrazi zgodę, zatroszczę się o materiały na wasze habity i welony. Kochane moje, jeśli któraś z was miała inne oczekiwania, niech w wolności sumienia zdecyduje, czy chce pozostać i rozpocząć życie zakonne jako benedyktynka czarna, czy może chce odejść. Nie mogę wam obiecać łatwego życia, ale zapewniam was, że jeśli ukryjecie się w Najsłodszym Sercu Jezusowym i pod regułą Ojca Naszego, Świętego Benedykta, będziecie szukać Boga we wszystkim, dojdziecie do zbawienia i innym w tym dopomożecie. Chcemy zostać, Matko. Chcemy żyć dla Pana Jezusa i zbawienia dusz. Pragnę, o mój Panie,
Niech święty Wenon przypomina wam bolesne ukoronowanie Chrystusa. I zdobi wieńcem niewinności. W myślach, słowach i uczynkach. Amen. Kochane siostry, oblubienice Chrystusa. Rozpoczynacie dzisiaj przygotowanie do życia zakonnego, do złożenia ślubów i ofiary ze swego życia Chrystusowi. Pamiętajcie, że duchem wspólnym dla całego zakonu benedyktyńskiego jest pax, czyli pokój. To kamień węgielny naszego zgromadzenia. Pokój ma się przejawiać przez dwie cnoty serca Jezusa. Cichość i pokorę. Uczcie się od serca Jezusa. Jemu ofiarujcie wszystkie swoje cierpienia, wszystkie swoje pokuty, swoje prace, swoje ćwiczenia duchowe. A w zamian otrzymacie wielką łaskę. Bo z pokoju, cichości i z pokory płynie radość, która jest właściwością dzieci Boże.
Po wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku Biała Cerkiew znalazła się po stronie radzieckiej. Siostry i dzieci po wyjeździe państwa Aleksandrowiczów pozostały bez środków do życia. Nasilały się prześladowania. Matka Jadwiga wspominała, a i ja pamiętam to dobrze, że działy się wtedy rzeczy okropne. Po wojnie, strasznej rewolucji, przyszli w końcu bolszewicy, by rozpędzić i zabrać wszystko. Siostrom pozostało już tylko życie ratować. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jestem siostra Jadwiga Kuleszanka, a to moje współsiostry. Ksiądz Marceli Giżyński. Czcigodny księże, uciekłyśmy z Białej Cerkwi przed nawałą bolszewicką. Nasza podróż w wagonie wygnańcem trwała już kilka tygodni. Umordowane w ogóle nie mamy już siły uciekać dalej. Prosimy o schronienie, choćby na kilka dni. A siostry z jakiego to zgromadzenia? Myślałem, że na tamtych terenach nie ma sióstr habitowych. Jesteśmy benedyktynki czynne. W Białej Cerkwi od kilku lat prowadziłyśmy ochronkę dla sierot pod wezwaniem Serca Jezusowego. Część naszych sióstr została na tamtych terenach w świeckich przebraniach, by się opiekować dziećmi osieroconymi i poczekać na jakiś ratunek. Lęk panuje straszny i jawnie wiary wyznawać nie można. Drogie siostry,
opatrzność mi was zesłało. Kilka dni temu w naszej ochronce w Turzysku opuściły nas świeckie opiekunki, zostawiając kilkadziesiąt dzieci bez opieki. No, tereny przygraniczne, więc wszyscy się boją napaści bolszewików. Jeżeli macie doświadczenie, zapraszam, zostańcie. Opiekujcie się dziećmi. Dziękujemy. Nie mogę zapewnić bezpieczeństwa, ale jako narzędzia w rękach Pana Boga dacie sobie radę. Niech Najświętsze Serce Jezusa wynagrodzi księdzu swoimi łaskami. Dotyczącym kształtu i stylu życia w nowej wspólnocie. Siostra Jadwiga to już coraz bardziej przesadza. Wszystko każe prędko robić, jakbyśmy się do nieba spóźnić miały. Każe surowo zachować milczenie. Nawet przy dzieciach nikt wieczorem powiedzieć nie można. Mnie kazała drugi raz prać obrus i bieliznę kapliczną. I to bez mydła. A potem drugi raz prasować. Na cóż to wszystko? Co za pomysły. Też wymyśliła. Zobaczysz, jeszcze kraty jak w klauzurze nam ustawi i odgrodzi nas od ludzi. W białej cerkwi dziewczynki stroiła w każdą niedzielę, jak jaśnie pamiętam. A przecież to sieroty. A mi kazała wziąć wylon nowicjuszki. Wiesz, jaki wstyd przeżyła? I ciągle o tej pokorze, pokucie i regule powtarza. Słyszałaś? Do żywskich sióstr nas chce dołączyć. A przecież ksiądz biskup Dubowski chce mieć tu własne siostry. To Maklesa. Trzeba mu to prędko powiedzieć. Tak dalej być nie może. Ja już z księdzem Antonim o tym rozmawiałam.
Na skutek nieporozumień matka założycielka w maju 1921 roku opuściła zgromadzenie. Kilkuletnia tułaczka była dla niej trudną lekcją pokory, ofiarności i zaufania Bożej woli. Działalność, a dzisiaj bez pozwolenia władzy duchowej nic podjąć nie można. Rzym niestety daleko i podróż bardzo kosztowna. Jadziu kochana, powiem wprost, proszę cię, abyś może w Zakopanem znalazła mi kąt jakiś. Was nie chciałabym obciążać swoją obecnością. Może jakieś starsze małżeństwo będzie miało pokój wolny. Wiem, że i wam nie lekko teraz i trzeba walczyć o każdy grosz na życie. Dusza moja, udręczona już jestem wszystkim, ale
Szukam ufności w najsłodszym sercu Jezusowym. Odpisz najszybciej, jak będziesz mogła. Serdeczności ślę Tobie i Twojej rodzinie. Twoja Józia. Siostra Jadwiga. W Zakopanem przyłączyła się do matki Julia Jankiewicz. Kucharka pracująca w jednym z pensjonatów. Spotkały się w kościele. Ja, widząc ubóstwo matki, przynosiła jej czasem coś do zjedzenia. W końcu postanowiła podjąć życie zakonne i dołączyła do matki Jadwigi. Czy mogłybyśmy podjąć pracę w szpitalu? Chorym służyć, nakłonić do nawrócenia, umierających przygotować do przyjęcia sakramentów? Zgodę przełożonej rzymskiej przedłożyć trzeba. By u biskupa pozwolenie na pracę i zamieszkanie uzyskać. Co to za zakonnice żyjące oddzielnie? Czy nie przydałybyśmy się, by dzieci katechizować, do spowiedzi i komunii świętej przygotować? Musimy, siostry, wybadać dokładnie, jaka wasza przeszłość, do jakiego zakonu należycie, za czyim przyzwoleniem, w jakim celu przebywały siostry w Zakopanem, czy habit zakonny wolno wam nosić? Chciałybyśmy dziećmi osieroconymi zająć się, ochronkę utworzyć dla najbiedniejszych i opuszczonych, gdzie znalazłyby troskliwą opiekę i dach nad głową, i chleb codzienny. Czego wy chcecie? Włóczęgi jakieś przylazły. Do klasztoru! Matka Jadwiga w czasie poszukiwań otrzymała propozycję założenia domu zakonnego i sierocińca w Lublinie. Orędownikiem sprawy był ksiądz Paweł Dziubiński. Po nieudanej próbie oficjalnego założenia domu zakonnego matka wraz ze swoją wierną towarzyszką Julią zamieszkały na plebanii przy parafii świętego Pawła w Lublinie. Matko Jadwigo, jakie piękne te kwiaty. Będą na ołtarz Serca Bożego. Może wkrótce przyjdą wieści od matki Kolumby. W ostatnim liście posłałam kartę swoich ślubów, które złożyłam w Wilnie. Może w odpowiedzi przyjdzie pozwolenie i dom zakonny i ochronkę będziemy mogły tu otworzyć. Ja także oczekuję listu z niepokojem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dziękuję siostrom za troskę o piękno naszego kościoła i czystość bliźni ołtarzowej. Jakoś smutny i czcigodny ksiądz proboszcz. Czy coś się stało? Widać, przed siostrami nic nie można ukryć. Proszę nie trzymać nas w niepewności. Istotnie nie przynoszę dobrych wieści. Niestety matka Kolumba Gabriel nie żyje. Jakże to? Odeszła do Pana 26 września w Casa Familia. Ileż to razy. Znajdowałem tam dobre słowo i wsparcie podczas moich rzymskich studiów. Czyżby nas Pan Bóg opuścił? Julciu, nie możemy tak mówić. A my i w życiu, i w śmierci do Niego należymy. Niech On da wieczny spoczynek naszej świątobliwej Matce. Zdaje mi się, jakby ktoś pukał do drzwi. Istotnie. Niech siostra zobaczy, kto tam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. A skąd to siostry przybywają? Przyjechaliśmy dziś pociągiem z Kowla. Jesteśmy misjonarki świętego Benedykta. Ksiądz Paweł Dziubiński, tutejszy proboszcz. Czcigodny księży, my na Kresach, na Wołyniu zajmujemy się dziećmi osieroconymi. Od 2 lat prowadzimy budowę nowego domu w Łódzku. Prosimy, jeśli łaska, abyśmy mogły w najbliższą niedzielę pokwestować na budowę. Dochodów nie mamy, a oprócz budowy na utrzymaniu całościowym 60 dzieci. W wielkim ubóstwie żyjemy po ucieczce przed bolszewikami z Białej Cerkwi. Ach, to wy jesteście benedyktynki czynne. A gdzie jest wasza założycielka? Nasza założycielka opuściła nas. Puściła was.
Raczej postarałyście się, aby odeszła. Matko Jadwigo, proszę przyjść do nas. Niech matka wróci do nas. To matka dała nam początek. I niech już nas nie opuszcza. Myślę, że ja nie jestem już nam potrzebna. Niech Bóg pokieruje zgromadzeniem według swojej woli. Niech matka wybaczy nam wszystko, każdą przykrość. Niech będzie dobro. Niech matka będzie z nami. A czy Julia, moja wierna towarzyszka tułaczki, zostanie przyjęta? Zapewniamy, że tak. Matko Jadwigo, może Pan Bóg tak pokierował wszystkim. Może potrzebne było matki cierpienie i wygnanie, aby zgromadzenie mogło przetrwać i rozwinąć się. Wykończony i zaistniała możliwość zapewnienia lepszych warunków bytowych, będącej już w podeszłym wieku założycielce, została tam przeniesiona. Według relacji sióstr pozostawała cicha, wiele godzin spędzała na modlitwie. Chodziła do poszczególnych rodzinek na Teresinku, by opiekować się wychowankami, opowiadać im bajki lub wydarzenia z dziejów ojczystych. Cieszyła się każdym okazanym jej gestem dobroci i życzliwości. Nie wtrącała się do zarządu zgromadzeniem, pewna, że Bóg poprowadzi jej dzieło do końca. Największych trudności.
ilekroć wspominam sobie matkę Jadwigę jako naszą matkę założycielkę, to oddaję jej hołd głęboki i wysławiam jej zasługi. A nieśmiertelną zasługą jest jej to, że zaszczepiła życie zakonne gromadce dusz, które przekazując je kolejnym pokoleniom, tworzą nieprzerwany łańcuch coraz to nowych powołań do służby Bożej pod regułą świętego Benedykta w zgromadzeniu sióstr misjonarii. Często dzięki składam Bogu nie tylko za swoje własne powołanie, ale za powołanie do życia naszego zgromadzenia. Rozważam z podziwem i wdzięcznością, ile łask i darów Bóg zlał na nasze młode zgromadzenie. Pomimo naszej nieprawości i licznych niegodności, Pan Bóg miłuje nas miłością szczególną, jak dobry ojciec najsłabsze dziecko swoje. Myślałam sobie, że Pan Bóg ma w tym jakieś swoje plany. Zachowuje nas i przygotowuje do misji, jaką ma spełnić nasze zgromadzenie. Obyśmy tylko nie sprzeniewierzyły się i nie stanęły w poprzek zamiaru Bożym. Przez niektórych łzy wzruszenia są pięknym podziękowaniem dla naszych aktorów. Kiedy planowałyśmy przebieg jubiluszowego dnia, pomyślałyśmy, że nie może zabraknąć aspektu teatralnego. Zwróciłyśmy się z prośbą o pomoc do pani Justyny Głuszko, która już kiedyś przygotowywała piękną dramę Modlitw przy ubieraniu matki Jadwigi. Współpraca ta zaowocowała dzisiejszym spektaklem. Justynka, prosimy Cię do nas. Bardzo dziękuję. Bardzo gorąco. Państwo, że przedstawię jeszcze naszych wspaniałych aktorów. Matka Jadwiga, Dagmara Latosińska. Daga, zapraszam. Siostra Tekla Domańska, Paulina Schellenbaum. Zapraszamy, Paulina. Dziękuję bardzo, że Wasz dom był dla nas przystanął. Michalina Kulesza, Kasia Buczyńska. Zapraszam.
Józef Kulesza, ksiądz Paweł Dziubiński, postać Chrystusa oraz jeden z bolszewików Piotr Guszko. Matka Gabriela Kuwald, pani Jadwiga Aleksandrowicz i siostra Antonina, Ola Furman. Matka Kolumba Gabriel i siostra Gerarda, Barbara Paś. Właśnie prosimy. I siostra Teresa, Kasia Buczyńska. Zapraszamy. Siostra Maria, Natalia Sztampkę. Natalko. Siostra Benedykta, Magda Sztampkę. Prosimy na rzecz. Siostra Nowicjuszka pierwsza, Basia Szelenbaum. Basiu, prosimy. I dziecko także. Nowicjuszka druga, siostra Wiktoria, Weronika Buczyńska. Oklaski. Jadwiga Aleksandrowicz, także Ola Furman, jeszcze raz już tutaj. Ksiądz Antoni Jagłowski, głos cara, Tomasz Latosiński. Ksiądz Marceli Giżyński, Grzegorz Paś. Julia Jankiewicz, Marta Zapała. Marta, zapraszamy. Nasi wspaniali najmłodsi aktorzy, dzieci. Julia Buczyńska. Kuba Buczyński. Staś Guszko. Janek Guszko. Basia Szelendal. Klementyna Popko. Ania Zywała. Brawo. Wielkie brawa dla dzieci. Jeszcze dwaj bolszewicy z grupy rekonstrukcyjnej, Grygor, z Góry Puławskiej. Zapraszamy i oklaski także dla panów, którzy życzyli strojów i swoich strajków. I fotograf, ksiądz, przepraszam, pan Andrzej Szelenbaum. Bardzo chcę podziękować jeszcze panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Świętej Teresy Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej za udostępnienie szkolnej auli teatralnej na czas prób i za wielką życzliwość dla nas. Dziękujemy. Dziękuję bardzo pani Ewie Musielko, dyrektorowi Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury tutaj w Otwocku, gdzie obecnie jesteśmy, za udostępnienie nam sali teatralnej na czas prób i wystawienia. Na ręce pani dyrektor dziękuję wspaniałym pracownikom tej placówki, zwłaszcza gorąco dziękuję operatorowi dźwięku i świateł, panu Grzegorzowi Sieleńskiemu. Bardzo dziękuję panu Tomaszowi Rybakowi za namalowanie specjalnie dla spektaklu obrazu serca Pana Jezusa, który ma otwarte dla nas nie tylko serce, ale kochające oczy i dłonie gotowe do dawania. Dziękuję siostrze Immaculacie, która uszyła dawne nakrycia głów benedyktynek, zadbała o całun i inne drobiazgi. Bóg zachwyć się. Dziękuję siostrze Irminie i siostrze Dawidzie za odnalezienie grupy rekonstrukcyjnej i chęć do pomocy. Dzięki siostry. Dziękuję siostrze Filipie za przygotowanie muzyki do spektaklu, za wszystkie podróże, za trud, cierpliwość i troskę, by wszystko było dobrze. Bardzo dziękuję siostro. Jestem przy koncercie. Dziękuję z serca tym wszystkim, zwłaszcza, którzy opiekowali się domami i dziećmi w czasie, gdy my i aktorzy wszyscy byli na próbach. Brawa dla rodzin, dla reszty. Dziękuję także siostrze Lidii, siostrze Janie i siostrze Łucji za pomoc w prezentacji zdjęć do spektaklu, za niełatwą sprawę dopilnowania ubiorów, strojów i rekwizytów dla aktorów. Bardzo siostrom dziękuję. A państwu wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za skupienie, uwagę. I proszę teraz o sprawne przejście lub przejazd do Kościoła Świętego Wincentego. Chcielibyśmy bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować siostrze Teresie,
za całe serce, które włożyła w to przedstawienie, za pomysł, za scenariusz, za każde ciepłe słowo, wspaniały uśmiech, niezwykłą cierpliwość, pełna optymizm i za to, że nas tu zgromadziła, że tu jesteśmy. I niech naszym podziękowaniem będzie też to przedstawienie i praca, którą włożyliśmy. I żeby to wszystko było na Bożą chwałę. Dziękujemy się bardzo. Na wspaniały koncert do kościoła świętego Wincenta Gaua Paulo. Dziękujemy.